Pary małżeńskie obchodzące w tym roku jubileusz Złotych Godów spotkały się na uroczystości w Pałacu Ślubów w Sieradzu. 9 par obchodziło 50. rocznicę ślubu, a jedna para 55. rocznicę ślubu. Dziś wyjątkowy dzień, bo Państwo jesteście świadectwem dla tych, którzy w murach Pałacu Ślubów stają po raz pierwszy przed sobą, przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego i ślubują sobie wierność do końca życia. Państwo jesteście dowodem na to, że warto podejmować wyzwania, że warto iść przez życie, trzymając się wspólnie za rękę. To są dobre i złe chwile. To było życie w przypadku Państwa w bardzo trudnych czasach, ale dzisiaj możemy być dumni z tego, co Państwo zbudowaliście. I za to wszystko w tym pięknym dniu chciałbym jako włodarz miasta Państwu serdecznie podziękować. Państwo wchodziliście w swoje życie małżeńskie w pięknym jubileuszu 50-lecia odzyskania niepodległości przez nasz kraj. W bieżącym roku mamy 100. rocznicę. Życie jest piękne, jest tak cenne i tak warte, a Państwo jesteście tym dowodem na to, że to życie warto przeżyć, żyć nie tylko dla siebie, ale dla miasta Sieradza, dla swoich dzieci, dla swoich wnuków. Zapytaliśmy małżonków o dobry sposób na szczęśliwy i długi związek. Obchodzą dziś Państwo wyjątkowy jubileusz. Proszę powiedzieć, jaka jest recepta na tak długi, szczęśliwy związek? Zrozumienie, wybaczanie. No i co? No musimy na kompromisy iść, żeby to wszystko jakoś tak długo wytrzymać wspólnie, prawda? No i nie patrzeć na niedole, tylko patrzeć na to, co daje radość w życiu. A jak ta wasza miłość się zaczęła? Małżonka wszystko już powiedziała, także ja już nie mam co dopowiadać. Proszę pani, mąż był sąsiadem moim w bloku, takżeśmy się zapoznali. No a potem się skończyło happy endem właśnie małżeńskim. I tak. Ile państwo się doczekali dzieci, ile wnuków? Dwie córeczki mamy. Jedna jest w Sieradzu, druga jest, mieszka w Zielonce pod Warszawą i mamy czwórkę wnuków. Ja mam jedną wnusię, a tak to chłopców. Także jestem przeszczęśliwa, że mam tą jedną. No wyrozumienie po prostu. No wyrozumienie, no nie wiem, brak mi słów troszkę. A według pana? To jest tak samo jak żona mówi. A takie najszczęśliwsze momenty, jakie państwo pamiętają ze swojego małżeństwa? No, urodziny dzieci na pewno, no nasze rocznice też, nie, czwórkę dzieci mamy, czterech synów. Na zabawie i to w Gąskach, nad morzem, aż tak daleko, w Koszalińskim. No i tak się zaczęło. I w końcu ja przyjechałam tutaj, w te strony. Ja miałam 19 lat, a mąż 20. Podrywaliśmy się wspólnie, ponieważ zaczynaliśmy pracę w szkole podstawowej w Brzegu, w powiecie właśnie sieradzkim. Tam nas rzucił los i tam nas los połączył. Oczywiście, że tolerancja. No wiadomo, że przez 50 lat to jest wiele chwil i radosnych, i trochę i mniej radosnych, a i całkiem smutnych. No, całe 50 lat no to radość z owocu miłości, czyli z dzieci, a troje mamy dzieci. Potem wszystkie te przeżycia związane z dziećmi. Wierzyć sobie, ufać sobie nawzajem. No to myślę, że to jest taka podstawa. Zaufanie, którym trzeba się obdarzyć i trzeba mieć zaufanie do drugiej osoby, ja tak uważam. Jubilaci otrzymali pamiątkowe medale, kwiaty i upominki oraz mnóstwo życzeń.